Cześć. Dzisiaj tak. Tarło było. Ryb to tutaj pewnie nie będzie, tak widać. Ale no trochę mało. Mogłoby być więcej tych samic jeszcze do tarła. Nasze poniedzieli jeszcze jedno będziemy robić. Ale dzisiaj nie o tym. Nasze tarło będziemy robić w poniedzieli, jak pogoda będzie pasować. Akumulator migruje znowuż. I tutaj tak. Po zimie. Po zimie będziemy komatsu odpalać. Olej to jest tam. Rękawiczki sobie tylko ubiorę. Komatsu tak, dzisiaj będzie potrzebne. Jeszcze mógłbym ciągnikiem, ale łyżki muszę te dwie kolejne powypalać pod szybko złącza. Wszystkie te stare uszy. I no i też muszę mieć więcej dojścia tutaj do kabiny chłopakom, żeby zwymiarować to wszystko. Zobaczymy, co to po zimie tutaj będzie. Tak się zastanawiam, czy ja kluczyk tutaj mam w koparce, czy gdzieś. A czekajcie, zobaczę. Jak nie ma, to gdzieś będę musiał szukać klucza. Kurde, ciemno jak. Nie obij drzwi. Dobra, jest tutaj kluczyk. Kluczyk w stacyjce. To by może. A dobra. To dokręciłem. Nawet już nie pamiętam. Później sobie ją na dworze tak zostawię. No właśnie, ten kabel się był włączony, czy... Nie wiem, w którą stronę właśnie. Dobra. Zobaczymy. Jak nie będzie świecić, to znaczy się, że chyba w drugą stronę. Wszystko było fajnie, zaraz zobaczymy. A dobra, świecą z te kontrolki. A się tu wkramolić. Ła, do góry. Drzwi zamknę, bo to tutaj jak to się robi o gazu. Dobra, gazu nie będziemy dużo dawać, tyle. I tu w tą stronę się grzeje. Zgaśnie zielone. Nie wiem, dlaczego zielona jest odgrzania świec. 9363 jakiś tam grosz na liczniku. Kurczę, mogłem sobie maskę tam zamknąć, ale... To muszę sobie lusterko zrobić zewnętrzne, bo same to wewnętrzne, to wiecie, nie za dużo tu. Aha, jeszcze pług do góry.
Wyjadę z nią bardziej na dwór tylko. Nie wiem, czy to okno mi się tu otworzy, bo... Dobra. Ostatnio urwałem tą klameczkę, bo ona tutaj wklejana do szyby jest, tak? No i przykleiłem tam na jakieś tam... Dobra, niech sobie chwilę popyrka. Tu muszę porządek zrobić, cały ten bajzel. Ta wodnica, jakby ktoś potrzebował taką deptaną dużą. Węża to nie wiem, ona tam z 4 metry pewnie ma, bo to kiedyś tam jak dużą koparkę to jeden deptał, a drugi z wężem latał, smerował koparkę. Dobra, na razie się chyba rozłączę. Idę po zawiesie, bo... A, tam muszę trochę odkopać tą łyżkę. O, tą szczerbatą, bo bez jednego zęba. I tutaj skarpówka leży. Skarpówkę też muszę stąd zabrać. Siatki tutaj takie jakieś. Wiatr pozwiewał wszystko, że to kurde, te wiatry to... sobie galoty tutaj wodę wleję. O, tu jest taki melinowy kątowniczek. A ostatnio, no nie tak ostatnio, ale potrzebowałem do imadła miękkie szczęki sobie zrobić. Gdzieś był taki obrzynek, a drugi to ja mam taki długi na podchowalni, ale to tamtego to szkoda ciąć. Dobra, tutaj tyle dojadę. Tego koryta tylko, żeby nie popsuć. Tyle tu już porządku zrobione. Jeszcze może ściągnika to krótkie zawiesie wezmę. Chyba na tym krótkim. Gdzieś sobie, o, albo tu na tą paletę przestawię to. Na palecie później do tego. Do kotłowni. I któregoś dnia, bo to dzisiaj nie dam rady, spawarkę tą wirową, elektrody węglowe, powietrze do tego i będziemy dmuchać. Kluczyk tylko sobie tu zostaje. Dobra, idę po ten, po zawiesie. Zawiesie mamy, rękawice na bok i można jechać. A to jeszcze muszę wyjechać spod dachu tutaj.
tak kiedyś przymiarki robiłem, no nie ma miejsca tutaj, żeby sobie pedały zrobić do jazdy, że to trzeba jeździć tak ręką. Koparka, zobaczcie, chwila i się nagrzała już. Nie wiem, czy to tak będzie widać. Na zielone pole prawie wchodzi. Myślę, że... No dobra, trochę cofnę na dwa razy, bo nie chcę obić tego zbiornika do ryb. Dobra, tak tam na dłuższym łańcuchu. Ona taką nerwową tą tutaj hydraulikę ma od obrót najbardziej. To wcale na wysokich obrotach nie chodzi, a zawsze tak jak wiecie. Dużo nią jeszcze nie robiłem, ale na początku to myślałem sobie do tego, do hydrauliki zrobić właśnie ten. Kurczę, wszystko dobrze. Już wiem co, zapomniałem chyba jak spawałem łyżkę. Otwór chciałem tu wypalić, no bo tu miejsce jest, tak? A nie ma tego. Ale to i z jednej i z drugiej zrobię, dobra. Dobra, łańcuch. Na skracasz tutaj zapnę i kurde, nic mi tu nie pasuje dzisiaj. Dobra, obydwa zapnę, to się najwyżej po całości obróci. Dałeś mi tutaj klapę, muszę tam przeregulować sobie, bo klapa dzwoni, żeby ją bardziej dociskało. Dobra, jedziemy do tyłu, bo w stronę się będę kręcić, bo zjedzie czasami mi łańcuch z łyżki. Tą łyżkę chyba w ogóle będę głębszą robić, bo to za liche, to od jakiegoś takie uszy jest małego, ale tutaj to ja mogę jej tam dołożyć jeszcze kawał burty. Dobra, tam to na razie w sumie obok. A później weźmiemy sobie ten. No właśnie, myślałem, że będę musiał wysiadać. A łańcuch to zależnie... No tam nie będę tłumaczyć. Zależnie w którą stronę się zapnie. To albo można samemu odpinać, albo... Albo jest tak, że się nie ten, nie zapnie sam. Dobra, jedziemy też w tą stronę, bo zabiorę te dwa koziołki łańcuchem.
Kurczę, tutaj to by się coś przydało włożyć w ten... Mniej gazu muszę, bo to... Człowiek nieprzyzwyczajony do koparki, to wiecie, miota. Także tu jest pęknięcie, czy coś... Aha, trochę jest pęknięte. Rozciągnięta ta rura, dobra. Tak jak myślałem, że to się tutaj nie zapnę. Dobra, stworzeń jakiś trzeba wykombinować tutaj. Ta rura też mi nie przejdzie. Kurde. Pręta jakiegoś. No i tutaj też muszę posprzątać, bo też mówię, kurde. Wstyd. Wiosenne porządki będzie trzeba robić. Tam mam paski klinowe takie długaśne. Koło tam 6000 długość pasa. Dobra, tak i teoretycznie powinno się nabrać. I te paski też bym musiał upłynnić. Może gdzie do jakiegoś kombajnu czy sieczkarni komuś by to pasowało. I teraz co? Kawałek trzeba odjechać i się obracać. No mógłbym w sumie jeszcze wydłużyć i... Łódkę tutaj rozbiję. Teraz kwestia poczekać, żeby to się tu dobrze ustawiło. No i już odpięte nie. Teraz. Dobra, nie będę odjeżdżać, bo jak tej sobie nie wrzucę ręcznie, no to koparką wrzucę. Patrzcie, olej jeszcze, o, teraz się dopiero zaświecił. A temperaturę mamy na początek zielonego. Nie wiem, czy to tak tu, kurczę, co tu pokazuje. Tu jest temperatura. Dobra. Nie będę w sumie tam odpinać, tylko trzeba tu zobaczyć, czy to... O, jakoś przeciągnę wszystko. Dobra, tak, żebym tam paleciakiem mógł podjechać. Od TB016 chyba. Ken jakiś, kurde. Angielska jakaś. A waga, nie wiem, tutaj. 2014, ale ona, to wam powiem,
dużo chyba na maszynie nie wisiała. Tylko komuś ząb był potrzebny. No i teraz plecy trochę w dupę dostaną. No i elegancko. I mówię, tu trzeba spalić to z dwóch stron spoiny. Tutaj tak samo, tu już widzicie, tu już rozerwana była coś, albo wytnę to w ogóle. Zobaczę, wypalę uszy i zobaczę, co tutaj pod tym jest. A, tak będzie trzeba zrobić. Ja to teraz mi tu się... W sumie tam też bym odpiął. Bo mówię, tutaj jest w niej do... Zapomniałem, a tak właśnie szykowałem, że nie jechałem tu, tylko na dół. I tu mam dwa miejsca na te uszy takie. Dobra, to tak jak stoi. 19. Jeszcze sobie czekajcie, zobaczę. Dobra, śmiało można tutaj pruć. O, zaraz Kamil, zaraz zobaczysz, po co te wyfrezowania na łyżce były. Tylko wezmę 19 klucz sobie. Chyba 19. Aha. Tutaj nie ma w ogóle grzechotki. A pneumata, nasza pneumata elektrycznego, weźmiemy ten udarowy. 19 na satkę. Fryzarka stoi. Tamte klamoty obudowy nieumyte. Chciałem dzisiaj, ale nie wiem, czy to dzisiaj dam radę się spiąć, żeby umyć. No, mógłbym to wyżej w sumie podnieść, żeby to na garbatego nie robić. Trochę otworzę. Albo dobra, tak zostawimy. I co tu widać? Coś, może kamerę, no nie dam rady do góry. Widzisz, Kamil, tu jest takie wybranie. I tu są te wybrania, w które wchodzą tam kły od zamka. I tutaj jest takie samo coś. I tutaj one właśnie wchodzą. O, tu się ślizgają. Tu mam do odkręcenia, tylko pewnie przedłużkę będzie trzeba. Bez przedłużki nie dam rady. Jedno te szersze wyfrezowanie jest tu, że to się tu trzyma. Idę po ten, po kurde, leszczu. Przedłużkę muszę przynieść. No i przedłużka jest, ale dobra, wezmę sobie pokrętło, bo być może to tam tak dopieprzyłem, że ten udarowy nie da rady. A koparkę to muszę tak, rysunek zrobić, jakiś mało techniczny pewnie wyjdzie. I połapać wszystkie wymiary, nanieść jakoś to tak, żeby to
kurde, nie pamiętam w którą stronę, ale chyba to się odkręcało i zęby wchodziły w kasetę. O, teraz pójdzie, dobra. Pordzewiało przez zimę. Dobra. I teraz łyżka już jest odpięta. Odstawię ją tylko tam na bok. I łyżka jest, że albo tak, albo odwrotnie. Przedsiębierna mogę zrobić, że na przykład grzebnąć, wiecie, pod jakimś fundamentem, czy pod jakąś rurem, kablem. Będzie można, a tutaj mówię, tu trzeba i to z dwóch stron uszy sobie wypalę. A może później jeszcze zrobię jakiś ten hak, wspawam taki. Jeszcze wiecie, no też krokodyl tutaj mnie czeka, kluczyk i... Aha, to z kluczyka się odpala, nie z guzika. Łańcuch tam z boku leży, dobra to. I teraz łyżkę będę otwierać. Się oparła, dobra, wlazła jedna w drugą łyżkę. Niech sobie chwilę pochodzi, całą zimę stała. A widzicie, kurde, u mnie to tak nie może być. Rurka tarabani tutaj w uchwycie. A. I tu są. Na środku śruba jest do kręcenia. Tutaj jest gwint trapezowy. To wiecie, jak w imadle, to tam kilka obrotów i te są wyciągnięte. I mówię, i łyżka jest rewersyjna. Na tych sworzniach, tam gdzieś na warsztacie mam jedno mocowanie całe takie, że zwykłego tego Lenhofa, to wtedy tutaj jest płaskownik taki gruby, no i tylko są otwory takie, że te dwa kły od zamka wchodzą w ten. Dobra, klucze na bok. No i w sumie tyle. Ja mówię, ja się gdzieś tak postawię tutaj z boku, bo to teraz od razu nie będę robić, ale jak przyjdę od ryb, to jakoś tą budkę operatora trzeba będzie tutaj pomierzyć. Tutaj o, to już od razu mówię, sięga, także te otwory wystają prawie całe, tak no, 1/3 otworu jest zakryta tą płaszczyzną blachy. 1/3 to też wiecie, nie wiadomo jak to na poduszkach stoi, czy to jest dobrze przykręcone, ale dobra, idę mierzyć, znaczy nie mierzyć, idę z powrotem do ryb, tylko to postawię gdzieś sobie tutaj z boku bardziej. Dobra, to na razie to schowam, klucze i do pracy. Cześć.